Co powinniśmy robić, by nie zachorować na raka jelita grubego? Przede wszystkim tutaj są zalecenia dietetyczne związane z tym, żebyśmy unikali tłuszczy zwierzęcych, unikali czerwonego mięsa, a większą wagę przywiązywali do owoców i warzyw. I oczywiście ruch, który jest zawsze i potrzebny, tylko oczywiście odpowiednio uprawiany. No i cóż, proszę Państwa, no i tak naprawdę jeszcze musimy tutaj pomyśleć o tym, żebyśmy unikali czynników chorobotwórczych, typu właśnie jakieś zagrożenia środowiskowe, czyli zanieczyszczenia, pyły, smogi i promieniowanie.